17 czerwca na Placu Wolności w Sztumie odbyła się uroczystość z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, połączona z obchodami 50-lecia Zawodowej Straży Pożarnej. W uroczystości prócz strażaków udział wzięli także m.in. przedstawiciele z innych służb mundurowych, kościoła, parlamentarzyści, a także samorządowcy. Pod dowództwem starszego aspiranta Piotra Szwambę. Pod oddziałem towarzyszą poczty sztandarowe Komendy Powiatowej Policji w Sztumie oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szropach. Panie brygadierze, dowódca uroczystości kapitan Treć melduje pod oddziały pożarnicze służby więziennej oraz poczty towarzyszące do uroczystego apelu z okazji nadania sztandaru w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie flagę państwową podnieść! Po wielu latach komenda w Sztumie ma sztandar. Możecie dumnie go nosić, noście go dumnie nad sobą, aby był wezwaniem. To wezwanie, które jest na tym sztandarze, aby wam przyświecało, a także to motto strażaków: Bogu ku chwale, ludziom na pożytek, też było dla was drogowskazem, ale też i wyzwaniem. W imieniu komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadiera Leszka Suskiego, składam serdeczne gratulacje kierownictwu i całemu personelowi oraz załodze jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Dzisiejsza ceremonia to uhonorowanie 5 ostatnich dekad funkcjonowania zawodowego pożarnictwa na ziemi sztumskiej. Wiemy, że ten upływający czas ma wymiar nie tylko lat, ale przede wszystkim zachowanych istnień ludzkich, ocalonego mienia, udzielonej pomocy. Niełatwo jednak oszacować wartość uratowanego życia. Wieloletnia tradycja wraz z ciągłością funkcjonowania przez kolejne dziesięciolecia tworzą jednocześnie wartość bodaj największą, chociaż równie niewymierną. Niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy fundowany sztandar przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie w obecności wszystkich znamienitych gości. Dzisiaj wyjątkowe święto w Sztumie, 50-lecie zawodowego pożarnictwa oraz wręczenie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Sztandar jest dla nas wielkim zaszczytem, będziemy go z dumą nosić. Został ufundowany przez całe społeczeństwo powiatu sztumskiego. Więc tym bardziej jest to dla nas przyczyna, żebyśmy jeszcze bardziej przyczynili się do tego, żeby to bezpieczeństwo i służba ludziom była na jeszcze wyższym poziomie. Państwowa Straż Pożarna ogólnie zajmuje się dzisiaj wszystkimi rodzajami zagrożeń. Realizujemy ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, jak i drogowe, ale również gasimy pożary tak jak do tej pory. Współdziałamy ze wszystkimi innymi służbami. Tutaj Komenda Powiatowa w Sztumie liczy około 50 funkcjonariuszy. Jest to jednostka 5. kategorii,
która no, wyjeżdża do zdarzeń tutaj, działa na rzecz lokalnej społeczności. Oceniamy ją oczywiście bardzo wysoko, tak jak i jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jak i myślę, że druhów ochotników, którzy tutaj wspierają naszych strażaków zawodowych. Z dniem 17 czerwca 2016 roku nadaję w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie sztandar. Akt nadania sztandaru podpisał Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Sztandarowy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Poczet sztandarowy.